Witam Państwa serdecznie i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Front atmosferyczny, który pojawił się w naszym kraju, przyniesie nam opady deszczu, ale wciąż ciepłe masy powietrza pozostają z nami. Dziś na termometrach do 10 stopni w Poznaniu, temperatura minimalna to 6 stopni na północnym wschodzie. Opady deszczu w okolicach Bydgoszczy, Zielonej Góry, a także Wrocławia. Sprawdźmy prognozę pogody na jutro. Na Wyspach Brytyjskich od 5 do 8 stopni, w Londynie tam przelotne opady deszczu, znacznie więcej promieni słonecznych. Temperatura spadnie na Półwyspie Iberyjskim do 9 stopni w Madrycie. Na północnym wschodzie spodziewamy się niewielkich opadów śniegu, szczególnie w Moskwie, i tam do 2 stopni na plusie. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla naszego kraju. W Polsce temperatura wyraźnie spadnie, zwłaszcza w części północnej, od 4 stopni w Białymstoku i w Olsztynie do 8 stopni na Pomorzu Zachodnim. Zdecydowanie najcieplej na południu Polski, do 17 stopni w Krakowie. W przeważającej części kraju przelotne opady deszczu, intensywniej padać będzie na Podlasiu. Sprawdźmy kolejne dni. We wtorek pogodna słoneczna aura w centralnej północno-wschodniej części Polski. Tego dnia przelotny deszcz jedynie na Pomorzu, ale już w środę temperatura spadnie w całym kraju, od 1 stopnia na północnym wschodzie i w centrum do 6 stopni na zachodzie. W czwartek opady śniegu pojawią się w centralnej części naszego kraju, będą niewielkie i przelotne. W tej części Polski możemy również spodziewać się chwil ze słońcem, na północ od 2 do 3 stopni, niskie wartości także na Podlasiu. Ciśnienie zacznie rosnąć. Do zobaczenia.